Obserwował pan to spotkanie nie tylko na trybunach, ale też w towarzystwie córki. Był pan w stanie podzielić uwagę właśnie i też kontrolować mecz z innej perspektywy, też zajmować się dzieckiem? Nie zajmowałem się dzieckiem, to była dosłownie chwila, kiedy przybiegła do mnie. Tak naprawdę perspektywa na tym stadionie z trybuny może być nawet lepsza niż ławki rezerwowych, bo troszkę wyżej siedziałem. Tak naprawdę oczywiście kibice dzisiaj dopisali, chwała im za to i wielkie dzięki, że nas wspierają, ale w pełni mogłem pomagać drużynie swoimi wskazówkami. W żaden sposób to nie wpłynęło na moją pracę w tym meczu. A przejdźmy do meczu w takim razie. To nie było łatwe spotkanie. Watra, mimo że grała przez długą część tego spotkania w dziesiątkę, to trzeba powiedzieć, że zostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. Zgodzę się w 100%, że przeciwnik od pierwszych minut wiedziałem, że będzie to ciężkie spotkanie, był dobrze zorganizowany i można było się spodziewać tego, że jeśli my utrzymamy poziom koncentracji, to pewnie zakończy się jedną bramką w jedną albo drugą stronę. Tak naprawdę my wytrzymaliśmy to ciśnienie. Pan powiedział, że dobre wrażenie. Zgodzę się w pełni, bo mimo że grali w dziesiątkę, musieli nas momentami do obrony niskiej. Z kolei, jak mam być uczciwy, no nie zagrozili naszej bramce od momentu, kiedy grali w dziesiątkę, bo poza jedną sytuacją, kiedy Bartek Foyt niepewnie łapał piłkę i tak naprawdę tam nie było zagrożenia bramką, a gdzieś tam może jakimś kuriozalnym karnym, bo po ręce czy czymś takim, to już mówię, wybiegam może za daleko, to nie było zagrożenia i tu chwała chłopakom. Dużą rolę, dużą uwagę przywiązujemy do gry w obronie i czwarty mecz na 5 na 0 w tej rundzie, więc chwała chłopakom za to, chwała całemu zespołowi, bo mówię, pracujemy. Uważam, że bardzo ciężko na treningach, tak naprawdę trenują wszyscy, na ostatnio się zastanawialiśmy z trenerem asystentem, kiedy kogoś nie było na treningu. Mówię tutaj o zawodnikach, seniorach, nie juniorów, którzy czasem dochodzą. Także mówię, no chwała zespołowi, bo to nie jest tak, że coś dostajemy za darmo, tylko ciężko na to pracujemy i będziemy dalej pracować, żeby to tak wyglądało. No to teraz te możliwości rotacji, jeżeli chodzi o grę obronną, to się panu zwiększyły, bo do gry wrócił Dawid Kasza. Wrócił po kontuzji, także pewnie jest pan z tego powodu bardzo zadowolony, bo jesienią był kluczowym zawodnikiem. Nie, no to jest super informacja dla nas, że Kaszi wraca, ale no też trzeba przyznać, że niestety coś za coś. Wypadł nam Kacper Wolicki na 3-4 tygodnie ze względu na uraz. Niestety nie na treningu, tylko na rozgrywkach akademickich. I dzisiaj fajnie, że na zero z tyłu, bo w eksperymentalnym składzie. No. Michał Tomala zagrał nietypowo na stoperze. Kamil Szwed wyszedł tylko do tej pory w jednym meczu w pierwszym składzie. Zagrał na drugim stoperze. Zagrali bardzo pewnie i to, że Kaszi wraca, super. Ale mówię, na wszystkich można liczyć. Na kolei też zostajemy z taką samą liczbą zawodników na kolejne tygodnie. No i na koniec pytanie o najbliższą przyszłość. W środę gracie z rezerwami Wisły Kraków. Spotkanie, które jesienią tutaj przysporzyło wielu emocji kibicom i bardzo fajne spotkanie tutaj się odbyło. Przy Parkowej, czy to będzie też tylko o punkty, czy też o prestiż? Jest pan związany, jakby nie patrzeć, z Krakowem. Tak, ale ja uważam, że w takich meczach jak z Wisłą to możemy tylko coś zyskać. Ciężko będzie stracić, nawet jeśli poniesiemy porażkę, to nikt nie będzie miał do nas pretensji. A jestem przekonany, że ci chłopcy dadzą z siebie wszystko, tak jak tutaj było pół roku temu, kiedy do ostatnich minut walczyliśmy o korzystny wynik. Nie chcę mówić, że mecz z Wisłą będzie tak jak każdy inny, bo pewnie będzie inny poziom motywacji, szczególnie chłopaków. Będzie inny, my do tego podejdziemy tak jak do każdego innego spotkania. Może jakiś swój plan zastosujemy jak na większość meczów. No i co? No i spróbujemy urwać punkty faworytowi. Ale tak jak mówię, my nic nie musimy, my tylko możemy. No. My chcemy punktować, jak najszybciej się utrzymać i chcemy, żeby zespół szedł do przodu.